Cześć, witajcie w kolejnym wideo podcaście i podcaście WebFlora Polska, projekcie w ramach wydarzenia Kultura w sieci. Jesteśmy już po pierwszych live'ach, po pierwszych odcinkach, także po pierwszej grupie roślin, która nas inspiruje i pokazuje, w którym kierunku mamy zmierzać. Dziś przygotowaliśmy dla Was kolejną ciekawą odsłonę flory polskiej i roślin, które chcemy Wam przybliżyć. Pierwsza roślina, którą dzisiaj dla Was opiszemy i pokażemy, można wykorzystać niemal wszędzie. Do bukietów, do aranżacji, wszędzie. Co to będzie? Na pierwszy rzut oka roślina wydaje mi się, że znana wszystkim, albo prawie wszystkim. I hobbystom, i profesjonalistom. Co to takiego? Spójrzcie. Mamy tutaj do zaprezentowania piękną szczeć, czyli nic innego jak dipsacus. Akurat ta szczeć jest trochę nietypowa z tego względu, że we wszystkich opisach, zarówno w zielnikach, jak i w tych opisach botanicznych czy encyklopedycznych, mamy do czynienia z formą wzniosłą, dorastającą nawet do 2 metrów. Tutaj mamy takiego, proszę zobaczyć, fajnego powyginańca, którego naprawdę możemy wykorzystać w wielu ciekawych aranżacjach i nawiązać do tych wszystkich linii. Zresztą jedną z aranżacji mogliście już widzieć w pierwszej części projektu, gdzie skupiliśmy się na troszkę innych gatunkach roślin, ale szczeć też tam była i odgrywała całkiem istotną rolę. Przejdźmy zatem do opisu. Czym ta szczeć właściwie jest? Szczeć to przede wszystkim gatunek, który należy do rodziny przewiertniowatych. Bardzo trudna rodzina, nie to co było w pierwszej części, czyli rodzina astrowate. W Polsce mamy około 6 gatunków rodzimych. Przejdźmy teraz do samej budowy rośliny. Pędy prosto wzniesione, tak jak wspomniałem, to jest taki opis typowo encyklopedyczny z licznymi kolcami. No, ta roślina nie sprawiała nam akurat tyle trudności, co grupa ostrożeni i ostów, ale także trzeba uważać na tą roślinę. Osiąga ona do 2 metrów wysokości, co nam, florystom, stwarza bardzo duże możliwości. Zresztą mogliście niedawno śledzić, pod koniec roku pojawiło się kilka całkiem ciekawych aranżacji ze szczecią, zwłaszcza ekspozycja kwiaciarni. Możecie tutaj śledzić taką kwiaciarnię gdzieś z rejonów Pomorza, nie chcę teraz popełnić błędu, wrzucę Wam potem w linku albo w komentarzu. Bardzo ciekawa i interesująca kwiaciarnia, która wykorzystywała tą szczeć właśnie do wyeksponowania fajnej zimowej wnęki w kwiaciarni. Co dalej do samego opisu? Liście na przeciwległe, lirowate, ząbkowane lub całobrzegi. Kwiaty zebrane w kuliste lub walcowate koszyczki, wsparte licznymi podsadkami. Tyle w opisie botanicznym. Gdzie właściwie możemy tą szczeć spotkać? Jak to szczeć? Niemal wszędzie. Możemy spotkać ją na łąkach, pastwiskach, przydrożach, nieużytkach, miejscach ruderalnych, terenach lęgowych, brzegi lasów także. Szczeć można znaleźć w podobnych środowiskach zarówno w miejscach rodzimego występowania, jak i w miejscach, do których została zawleczona. Odnotowana została także informacja o wysokiej odporności rośliny na zasolenie środowiska. Tu też można ją spotkać właśnie przy pobliskich drogach, gdzie w obecnej sytuacji, no teraz może mniej, ale używa się soli do zwalczania śniegu czy błota pośniegowego. Teraz obecnie śniegu nie mamy, więc nie mamy z tym problemów, ale też w tych rejonach można tą szczeć spotkać. Gatunek nie ma dosyć dużych wymagań glebowych. Można wręcz rzec, że ma bardzo niskie wymagania glebowe. Dlatego można ją właśnie spotkać na różnych terenach, niemal na terenie całej Polski. I to jest dla nas bardzo ważne. Gdzie byście nie mieszkali, gdzie byście w obecnej sytuacji nie byli, wszędzie ta szczeć jest popularna i powszechnie dostępna. Czy popularna? Tego do końca nie wiem. Mam nadzieję, że po naszych wideo podcastach i podcastach oraz o propozycjach kompozycji roślinnych przekonacie się do tej rośliny i będziecie mogli ją wykorzystywać częściej. Jeżeli chodzi o nasiona szczeci, są wartościowym pokarmem dla ptaków. m.in. szczygów. Też bardzo fajna i istotna informacja. Z XVI-wiecznych zielników możemy także wyczytać i dowiedzieć się o właściwościach leczniczych szczeci pospolitej. Otóż w medycynie ludowej wykorzystywano jej korzenie do zwalczania reumatyzmu. A obecnie szczeć pospolita wykazuje bardzo duży potencjał w leczeniu boleriozy. Jeżeli chodzi o inne ciekawostki związane z tą rośliną, to warto tutaj przytoczyć informację, że szczeć sukiennicza czy pospolita była w przyszłości uprawiana w celu pozyskiwania suszonych kwiatostanów używanych do gręblowania wełn. To były takie wielkie urządzenia, gdzie te koszyczki były umieszczone jeden przy drugim i to ułatwiało nam to gręblowanie wełn. Jeżeli chodzi o samą pracę z tą rośliną, to nam florystom daje ona bardzo dużo możliwości. Możemy tą roślinę wykorzystać w takim naturalnym słomkowym kolorze, tak jak tutaj widzieliście, ale możemy się też bawić farbami, można ją barwić. Oczywiście na rynku mamy już gotowe, barwione rośliny, które możemy zakupić i wykorzystać, ale również sami możemy się tutaj poddać tej zabawie i w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać, zabarwiamy tą szczeć na jakiś kolor, która potem nam świetnie się wkomponuje w daną aranżację. Tyle o szczeci. Przejdźmy zatem do drugiej rośliny, którą dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Drugą rośliną jest dziurawiec polny czy dziurawiec pospolity. Zwróćcie uwagę, jaka piękna żółć. Tutaj jeszcze dam Wam chwilę zbliżenia. Tutaj mamy jeszcze takie szarości. Nie bez powodu, żeśmy dzisiaj zmiksowali dla Was taką oto mieszankę. Otóż w 2021 roku właśnie takie oto kolory zaproponowano nam jako trend. Szarość i intensywna żółć. To będą kolory tego roku. Stąd też my będziemy chcieli Wam chociaż jedną, może dwie aranżacje przygotować właśnie w takiej tonacji. Przejdźmy zatem do opisu. Jeżeli chodzi o dziurawiec, to osiąga on od 30 do 80 cm wzrostu. Można nawet spotkać rośliny, które sięgają do 100 cm. Z rozrośniętych kłączy wyrastają pędy kwiatonośne i płonne. Jeżeli chodzi o łodygę, łodyga wzniesiona, rozgałęziona w górnej części, u dołu lekko drewniejąca. Naga, pełna z nielicznymi gruczołkami w szczytowej części. Ma dwie podłużne, wyrastające listwy. Dobrze, że nie kuje. To już pierwsza chyba z roślin, którą mamy wam do przekazania w ramach projektu WebFlora Polska, która nie będzie nam sprawiać żadnych problemów. Jeżeli chodzi o liście, to jak to w przypadku roślin, liście ułożone naprzeciwlegle, siedzące, nagie, eliptyczne lub równowąskie. Blaszka liściowa lekko prześwitująca, kropkowana z gruczołkami na brzegu liścia. W prześwitujących kropkach znajdują się zbiorniki olejków eterycznych, o których opowiemy nieco później. Kwiaty, bo kwiaty są też tutaj bardzo istotne, szypułkowate, o średnicy do 3 cm. Liczne zebrane w gęste baldachogrona. To jest bardzo istotna sprawa z tego względu, że układając aranżacje florystyczne będziemy też zwracać na budowę pojedynczego kwiata. I ta różnorodność w kompozycji jest bardzo istotna, dlatego będziemy dobierać rośliny o różnej budowie. W tym przypadku mamy baldachogrono, co w tym momencie z tego się bardzo cieszymy. Korona pięciopłatkowa, żółta, tak jak widzieliście wcześniej na załączonej dłoni. Płatki czarnokropkowane, pręciki liczne. To taki opis botaniczny, który przybliża nam tą roślinę. Jeżeli chodzi o zwyczaje Słowian, to dziurawiec święcono w Dzień Matki Zielnej. Ale jeśli ziele święcone było w Dzień Świętego Jana, czyli 23 czerwca, jeżeli dobrze pamiętam, można było go wtykać w zakamarki domów lub lokować w pościel dziecka, Co mogliśmy w ten sposób uzyskać? Jak to za Słowian? Mogliśmy uzyskać spokój ducha, czyli te oto zioło odstraszało złe moce. Słowianie kultywowali także wkładanie tego dziurawca do trumny zmarłego. Wkładano je zarówno z tyłu głowy, jak i u nóg, co ułatwiało przejść na tą drugą stronę i odstraszać złe moce. Tyle w kwestii ciekawostek z życia Słowian, jeżeli chodzi o dziurawiec polny, o dziurawiec pospolity. Z dymem dziurawca, to też jest istotna sprawa, nasi przodkowie okadzali bezpłodne kobiety. Nie wiem, na ile było w tym rzetelnej wiedzy, na ile nie, ale takie zwyczaje panowały. Kazano im także spożywać wywar z dziurawca zmieszany z winem. Pomagało podobno to na płodność. Kochani, tyle w kolejnej części WebFlora Polska. Przybliżyliśmy Wam kolejne rośliny, które będziemy chcieli Wam teraz pokazać w aranżacjach współczesnych wnętrzach. Dziękujemy za uwagę, zapraszamy na nasze social media, na Facebooka, Flowermobile, na stronę internetową floraplus.pl. Tam i na wielu innych stronach publikujemy nasze wideopodcasty i podcasty. Nie zapomnijcie polajkować nas na Spotify'u. Możecie nas odnaleźć tam w zakładce Kwiatowe Odsłuchy. Tam również publikujemy nasze projekty związane z wydarzeniem WebFlora Polska. Możecie nas słuchać, możecie nas oglądać. Ważne, aby wszystko szło w takim kierunku, abyście byli na bieżąco co do opisu roślin i w późniejszej fazie do oglądania i podziwiania naszych aranżacji florystycznych, które powstają w ramach tego projektu. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!